Ciekawy problem dla posiadaczy broni myśliwskiej, czy kandydatów na myśliwych, czy kandydatów do posiadania jakiejkolwiek broni, czy jak masz jakiś wyrok, szczególnie powiązany z alkoholem, to czy są szanse na odzyskanie pozwolenia na broń. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem uprawnionym do badań na broń oraz do licencji ochrony z Wrocławia. I zacznę od zapytania mojego widza. Witam serdecznie, czytałem i oglądałem Pana wypowiedzi, ponieważ mam problem z pozwoleniem na broń. Posiadałem pozwolenie na broń myśliwską, straciłem ją, ponieważ miałem wyrok w 2010 roku i po upływie wyroku staram się o ponowne pozwolenie. Zacząłem wszystkie procedury z tym związane, przeszedłem pozytywnie badania lekarskie, przeszedłem badania psychologiczne, lecz policja odwołała się od tych pozytywnych orzeczeń i skierowała mnie na badania do swojego psychologa z Częstochowy, do psychologa odwoławczego, a następnie do Instytutu do Sosnowca. I tutaj zaczyna się mój problem, no, ponieważ badanie u psychologa wyszło negatywnie, więc zgodnie z procedurami nie ma sensu jechać na badania do Sosnowca, na badania lekarskie, gdyż i tak nic to nie da mimo pozytywnego wyniku. Zasadnicze pytanie, po jakim okresie czasu mogę ponownie próbować zdać te badania i czy jest możliwość odwołania się od tej negatywnej opinii? Proszę o odpowiedź. No tak z mojego doświadczenia, no niestety, miałem kilka takich przypadków, że pacjent, czy kandydat na myśliwego, czy też myśliwy, który, że tak powiem, stracił pozwolenie, zataił przede mną jakiś wyrok sądowy. Często to był związany z jazdą po alkoholu, czy z jakąś przemocą domową, również po tej, że tak powiem, niegazowanej używce. No i często były to wyroki sprzed kilku lat. Pamiętam taki przypadek myśliwego, że miał orzeczenie negatywne sprzed 4 lat. U mnie oczywiście dostał pozytywne, no ale policja i tak się odwołała i ugrała swoje. Z reguły policja informuje organ odwoławczy o przyczynie tegoż to wyroku lub o jakichś innych przewinieniach, jak piszą pismo to odwołanie, to tak piszą sprytnie, że w sumie wiadomo o co chodzi. No i przynajmniej w przypadku moich pacjentów wszystkie orzeczenia odwoławcze, które u mnie dostali pozytywnie, wszystkie orzeczenia odwoławcze zakończyły się dla nich wynikiem negatywnym. Jak jest w innych częściach Polski? Jak jest u Ciebie? No. Przypuszczam, że bardzo podobnie, ponieważ szczerze wątpię, czy ktoś, jakiś lekarz czy psycholog podpisze się pod orzeczeniem, jak ma pisemną wiedzę o problemach alkoholowych, czy jakichś innych problemach, które były przyczyną wyroku kandydata do pozwolenia na broń. Tym niemniej, jeżeli Tobie udało Ci się, pomimo właśnie wyroku sądowego, przejść badania odwoławcze na broń, oczywiście mówię tu o odwołaniu z policji, koniecznie skomentuj to wideo, być może przyda się to komuś z podobnym problemem. Ja tak prywatnie uważam, że jest to strata czasu i pieniędzy, no ale być może jest inaczej. Strata czasu, bo kosztuje to kilkaset złotych, tak jak tam usłyszałeś, musisz pojechać do Instytutu Medycyny Pracy, do Sosnowca, do Łodzi, jak jesteś zamiejscowy, to tam być może Cię w jeden dzień obgonią, no ale to jeden dzień z życiorysu stracony. Na tym kończę. Jeżeli to wideo Ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka. Jak rozwiązało Ci jakiś problem, podziel się z nim na swoim portalu społecznościowym czy ulubionym forum. I już teraz zasubskrybuj mój kanał YouTube, Lekarz Medycyny Pracy. Tutaj linki są po mojej prawej, po Twojej lewej stronie. Wystarczy tylko kliknąć i nie ominiesz wtedy żadnego, być może przydatnego dla Ciebie filmu. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony przez policję do badań na broń, uprawniony do badań licencjonowanych pracowników ochrony i do zobaczenia w moim wideo. Jeżeli masz jakiś problem, który chciałbyś poruszyć, napisz w komentarzach poniżej. Dostaję bardzo dużo maili, dostaję bardzo dużo korespondencji, no i z reguły nie jestem w stanie odpowiedzieć wcześniej niż przed miesiącem, natomiast na komentarze, na każde sensowne pytanie odpowiadam praktycznie od razu. Także bye bye,
Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.